Tak jak widzieliście początek filmu, dzisiaj Stowarzyszenie ESG jest na treningu z Sylwestrem Pepelem, z klubem sportowym Magnes Neodymowy. Jesteśmy wszyscy razem, jest nas sporo. No widzieliście na krótkim wstępie, chłopaki już poszli w las. Ja się dostrałem do gruntu i zobaczymy, co się wydarzy, szukamy. Jest fajne miejsce, duża ekipa, więc myślę, że będzie naprawdę fajnie i ciekawie. Także oglądajcie. No i patrzcie, pierwszy sygnał tutaj, dyszka i mamy guzik. Najprawdopodobniej. Albo coś podobnego. Tak wygląda, ale no nie jest to guzik, nie wiem. Co to? No i mam ciekawy przedmiot, nie wiem co to jest. Nie wiem. Nie jest naparstek. Teraz się Marcina zapytam, czy kojarzy co to jest. Zobaczcie, tak to wygląda. Tu jest od dołu zapięcie jakby. Idę do Marcina. Marcin! No. Kojarzysz co to może być? No to wygląda jak naparstek, ale to nie jest naparstek. Ma od dołu zapięcie jakieś, wiesz? Jakby było, nie wiem. Nie powiem ci, wiesz? Ciekawe. No to było zapięcie. No jest, jest zapięcie. Zaciskane, ale... coś było i odstawało, nie wiem. Ale właśnie... Ja ci nie powiem, następnie. Okej, okay, dobra. Zobaczymy co później powiedzą. Jak tu ruszki siedzieli, to oni kradli wszystko, nie? No, 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 nie, no tak wiesz. Zobaczymy, dobra. No tak jak słyszeliście, no niestety nie wiadomo co to jest. Na razie zobaczymy. Może się później uda to rozwiązać. Jakby komuś zabrakło, to mam sapereczkę. Nie wiem, wiesz co, ciężko mi powiedzieć. Ja nie potrafię ich rozróżniać. Jak ktoś potrzebuje, to niech... Niech przychodzi, ja mu dam. Będzie miał czym kopać. No, także... Teraz mamy dwie. Tuż obok. Tu była jedna i obok jest druga. Tak to wygląda. Jeszcze sprawdzimy zaraz. Poczyśćmy trochę. Tak, nożyk jakiś. Jest scyzoryk. Szukam, szukam i zobaczcie, mamy chyba monetę. Mamy jedną markę. Haha, to jest srebro. Jest coś, jakiś 1886, słuchajcie. Piękna mareczka. Yeah. I mamy guziczek, zobaczcie. Czyścimy. Jest uszko. O, tu jesteście, widzicie? Źle wam bym pokazał. Jest jakieś oznaczenie, ale... Jest jakieś N... NT, nie wiem. Pierwszy raz widzę taki guziczek, powiem wam szczerze. Bardzo ładny sygnalik dał. I bardzo mi się podoba. To jest N z młotem chyba. Teraz wrzucę chłopakom, żeby zobaczyli co tam się dzieje. Co to jest, może ktoś coś napisze. No fajne, fajne trafienie. Super, bardzo, bardzo się cieszę. Yeah! I to jeszcze wam powiem, tak do góry nogami. To samo miejsce co scyzorek i ta jedna marka sreberko. Taka sytuacja, moi drodzy, wyszła, że zostałem sam w lesie. Zbiórka o 13, spojrzałem na zegarek, okazało się, że już tam za 15 jest chyba, czy za 20. Ja dzwonię do chłopaków, gdzie oni są? Oni już prawie przy autach, poszli w cholerę, bo myśleli, że ja leciałem przed nimi. Także zawijam się, muszę jakoś dojść
po mapie, po GPS-ie, po pinesce. Robimy przerwę, no i zobaczymy, na pewno wrócimy do lasu. Będziemy dalej szukać, no bo fajnie wyszło. Później wyszedł fajny guziczek, z tego co wiem, to rzadki. Wyszło sreberko, ta jedna marka. No i ten scyzorek fajny, tam trochę pierdół, widzieliście, dwie saperki, najprawdopodobniej sowieckie. Ale dobra, lecę. Może coś zjem, może się czegoś napiję, pogadamy. No i pewnie będziemy ruszać z powrotem w las. Dobra, my zmieniliśmy miejsce. Nowe wytyczne, idziemy dalej kopać. Proszę bardzo. Część się ludzi wykruszyła, a część została, no ale lecimy. Względem kawałek, ale okej. Ja zawsze mówię, że 700 km jest blisko. Także widzimy się przy pierwszym fancie w nowym miejscu. No i patrzcie, nowe miejsce, pierwszy dołek. I już czuję, że chyba podkowa na szczęście idzie. Proszę bardzo. Taka podkóweczka. Mam nadzieję, że na szczęście, żeby jeszcze co nieco tu znaleźć na tym miejscu. Do wora jest coś jeszcze? Nie ma. Dobra, to zasypujemy dołek i lecimy dalej szukać. Takie się kopie gabaryty. Ty, ale to nie jest od czołgu. Za duże zęby ma te. I czołgowe są trochę inne. To jest jakiś z leśniczych pojazdów. Ale to i tak jest, widzisz, jest trochę leżała. No. Jeżeli jest, to faktycznie no to... Bo czołgowe nie mają tego, mają inaczej. Może tak, może nie. Tak mi się wydaje przynajmniej, nie kojarzę. Jesteś pewien na 100%? Nie. No. 50 na 50. 50 na 50. Telefon do przyjaciela. Ale no, fajny, fajny kawałeczek. Takiej na ścianie jeszcze nie mam. No i słuchaj, ja mam jakąś monetę. Coś udało tu chytnąć, tylko nie wiem co to jest, czy obecne, czy nieobecne. Ja nie wiem, czy to nie jest jakieś srebro przypadkiem. Kolejne dzisiaj chciałbym. No, ale się trafiło fajnie. Wyszorujmy go. 12 Einen Reich Talar 1765. Yeah! To jest piękności. Super. Tu miałem, zobaczcie, w tym miejscu miałem korek od Polmosa, a tu mam monetę. Najprawdopodobniej jakoś bardziej obecną, bardzo leciutka jest. A to będzie PRL. 1 złotych PRL. Do torebeczki zasypujemy i szukamy jeszcze chwilę. Ja chyba znowu ostatni, bo już pan sobie ognisko robił. Jak zawsze, bo przecież. Proszę bardzo. Dobra, podsumujmy to na szybko, bo się będę zbierał do domu. Sporo złomu się potrafiało ludziom, wszystkim mi też się trafiło. Z pierwszego miejsca wyszły dwie saperki sowieckie, tu mam w torbie, już nie będę wszystkiego wyjmował, tu jest klamka jakaś i tak dalej, i tak dalej. No i wyszło pierwsze sreberko. Mareczka srebrna wyszła, proszę bardzo. Tam było, gdzie tu jest, z przodu jest rok. 1886, bardzo fajna sprawa, ja strasznie się cieszę. Moje pierwsze sreberko, takie fajne. Wyszedł guzik, taki jest ten z Enco. Chyba Nothilfer, coś takiego chłopaki mówili, podobno dość rzadko spotykany, ciężki do znalezienia. Na pierwszym miejscu jeszcze wyszła część guzika. Nie ma środka, samo zewnętrzne. I przenieśliśmy się na drugie miejsce. Słuchajcie, na drugim miejscu chodziliśmy krócej. Wyszła mi podkowa, wyszła Brenek, a chyba, jak dobrze kojarzę, złotówka z PRL-u.
No i wyszło dzisiejsze drugie sreberko, słuchajcie. 12 część, 12 Einenreich Talar, 1700 coś, nie wiem, muszę doczyścić, ale fajnie jest, jest drugie srebro. Także tak to wygląda, słuchajcie, bardzo fajny wypad. Bardzo dziękujemy za spotkanie dla Sylwestra. Frekwencja dopisała, było naprawdę fajnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, którzy byli, którzy oglądają ten film. Mam nadzieję, że jeszcze się nieraz spotkamy, nieraz pokopiemy. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć!